Tybet jest dla mnie permanentnym wyrzutem sumienia, bo ciągle widzę, jak właściwie czuję taką bezsilność, jak właściwie dla Tybetu nic nie robimy. Więc przynajmniej tyle, przynajmniej wspierajmy te organizacje, które Tybetem się zajmują, które nas o sytuacji w Tybecie informują. Przynajmniej współpracujmy z nimi, pamiętajmy również o rocznicach, które dotyczą Tybetu. Pamiętajmy o rocznicach powstań w Tybecie. Pamiętajmy o Dniu Wolnego Tybetu.